Siema, witamy. Jesteśmy w opuszczonym dworku w Gorlice. Dalej Gorlice? Dalej Gorlice. Czy chyba gdzieś okolice Gorlice, ale... Nie za ciekawe to wygląda. No, nie za ciekawie dworek już wygląda. Raczej ustawię trochę niżej, że będę świecił bardziej w podłodze. Tak, dookoła są domy prywatne. Na pewno lepiej by było to eksplorować od dzień. Budynek, z tego co widzieliśmy, jest no, spory rozmiar od zewnątrz. Zrobimy na końcu zdjęcia. 1990. Creepy trochę deszcz pada, nie? Nie wiem, ktoś chodzi. No. Wszędzie krasy w ogóle w okna. Tak. Znaleźliśmy w zasadzie jedno otwarte drzwi. Zdemolowane oczywiście. Ktoś tu się chciał dobrać. Myślę, że krótki filmik będzie z tego. Nie wiem, czy wychodzić na górę. Nie wygląda to za ciekawe. No to serio nie ciekawe wygląda. To jest cały dach zawalony. Wyższego piętra, no niestety to już... Cały strop się zawalił. Nie ma. Cała belka gruba, nie? Co tu się stało? No to łamała się. To więcej belek. Teraz tu stać w ogóle. Raz, dwa, trzy belki. Nie wiadomo po czym chodzimy ogólnie. Mam jeszcze taki króciutki filmik, bo nie ma tu niczego treściwego do nakręcenia. No nic. My z kolegą dziękujemy za uwagę co? I... Wyżej, nie? Wiesz co, te schody tak nie zachęcają do wyjścia wyżej. Tak? No, wyglądają jak strop wyżej. Myślisz, że jest co ryzykować? Nic, no mam przerwę, jak coś to do was wrócimy. W sumie dobra, dogramy ten kawałek, a raczej ja dogram. Kolega się scykał tu wchodzić i chyba ma rację. No ale nic, wejdziemy tak na szybko, popatrzymy. Jak widać, podłoga, trochę strach tu chodzić. No ale dobra, powolutku, leciutko. Przecież nie powiem, cykolek trochę jest chodzić tutaj. Podłoga taka troszkę miękka.
stary telewizor, a raczej to, co z niego zostało. Naprawdę, jak nigdy się nie boję chodzić po takich tych, tak tutaj faktycznie się boję jednak z racji tego stropu, co widzieliście. Może pewnie to będzie dziwnie wyglądało, że tak chodzę. Ale staram się leciutko jak myszka. Dobra, tutaj już nie mam zamiaru wchodzić w sumie. Dobra. O, proszę jakość. Proszę ostro i złapać, halo. Ej, naprawdę czuć tą podłogę. Nie, dobra, ja schodzę, stary, bo to jest... Ta podłoga się ugina pode mną, nie? No i tym bardziej na tamtą część nie mam zamiaru wchodzić. Tam, gdzie jest ten strop zawalony, nie? Co? Wiesz co, jeszcze nagrywam. W sumie pójdziemy do piwnicy od razu, nie? Nie ma sensu tak ciąć. Ezo, nasze wejście podparte deseczką w razie W. O, sorry. Chyba cię było widać przez chwilę. Uważaj, nie wpadnij se. Piwnica jak piwnica, nie? Mamy wyjście. Patrz, tego nie zauważyliśmy. Tak, piwnica BDSM. Wybraliśmy sobie dzień na urbex, nie? Ciągle leje. Tak to jest, jak się nie patrzy na pogodę. No i dobra, to co? Zmontujemy to pewnie, nie? Zmontujemy pewnie z panem wcześniejszym, nie? Jedno. A, no w sumie to nie jest zły pomysł. No nic, dobra, w sumie to będziemy się żegnać. Mykamy dalej do następnego obiektu. No i tak. Dziękujemy za uwagę. Dzięki za oglądanie. Do następnego, siemanko. Jeżeli możecie, zostawcie suba oczywiście. Albo łapkę. Albo łapkę. Łapkę, srapkę. Naprawdę pomoże nam to w dalszym tym, kontynuowaniu kanału. No nic, dobra. Jak nie widzimy łapek, tak słaba motywacja, nie? Oj, dobra, nie gadaj. No nic, no dzięki. No, do następnego, cześć.